To był też jeden z ekranów, który mnie przerażał, zwłaszcza tamten korytarz. O tam! W zasadzie to wiecie, w drugą stronę ja pokazuję, bo mam inaczej kamerkę położoną. Hi Harry, have you met Hermione yet? She's a real know-it-all and a teacher's pet. No, I am not. Hello Harry, charms class is about to start. Isn't it exciting? She's rather annoying, isn't she? Ta, Hermiona jest bardzo mocno postrzegana jako ta, która uwielbia się uczyć. No bo w sumie ona to pokazuje na każdym kroku. Taka wiecie, kujonka. Nie ma przyjaciół, musi się uczyć. Jedynymi jej przyjaciółmi to jest tam, to są książki w zasadzie. Ale tak, jeszcze w ogóle odnośnie historii tej gry, bo to jeszcze nie skończyłem. Otóż, gdy byłem trochę już starszy, mając 10-11 lat, bardzo chciałem powrócić do tej gierki. Ale wiecie, jaki był problem? Taki, że ja po prostu nie pamiętam, jak ta gra wyglądała, nie? Znaczy, pamiętam, jak ta gra wyglądała, ale nie mogłem jej znaleźć. Mi się wydawało, że tamta gra wtedy była na komputery, bo wiecie, będąc dzieckiem, to trochę taka nikliwa pamięć była. Czyli po prostu z jednej strony myślałeś, że jednak to było na PC-ta, potem sobie przypomniałem, że to było na PS1. I w 2013 roku, kiedy chodziłem do gimnazjum, pobrałem sobie emulator i w trakcie, kiedy miałem spotkania z bierzmowania, bo to też jest dosyć istotne, ja natrafiłem na Let's Play Dingo Crasha, zwanego wcześniej jako Crash Bandy Spyro 12. I on, pamiętam, że robił Let's Play z tej gry i od razu, kiedy zobaczyłem to mówię, o nie, nostalgią w pysk dosłownie dostałem. Bez kitu, nie? Oh no! I forgot my spellbook. I'll catch you up, Harry. No i teraz lecimy na Charms Class lekcję. To też był jeden z przerażających ekranów ładowania. Bez kitu. Ja wam powiem, które mnie najbardziej przerażały ekrany. No, oczywiście do holu nie możemy sobie już wrócić. Szkoda. Get to the Charms Class before the timer runs out. Walk through the floating clocks to start the timer. Okej. Okay. Ten uczeń powiedział, że w sumie możemy zacząć już nasz wyścig do profesora Flitwicka. Wyścig polega na tym, że mamy właśnie odpowiednią czasówkę. W momencie, kiedy czas nam się skończy, to każdy z nauczycieli ma prawo odjąć nam punkty. Więc lepiej się postarać, aczkolwiek no sorry bardzo. Zobaczcie, ile ja mam czasu, a ile jakby mamy do końca. Przecież tutaj już Flitwick na nas czeka. You must be Harry Potter. Welcome to Charms class. You're just in time. Welcome, young wizard. I am Professor Flitwick, and today you will learn the spell Wingardium Leviosa. Watch my wand move and press the symbol button it points to. Complete each sequence 3 times to learn the spell Wingardium Leviosa. Now you try. Remember, press the symbol button that my wand points to. W przeciwieństwie do wersji na PC-ta, tutaj będziemy musieli wciskać odpowiednie symbole kontrolera, czyli trójkąt, kwadrat, kółko, X. Czy wolę ten system, czy wolałem ten system z PC-ta? W sumie oba systemy dla mnie nawet całkiem spoko były, tylko ten system jest o wiele prostszy, bo tutaj nie ma tych... nie wiem... Czekajcie, to były wskaźnik procentów. Tak, tutaj nie ma wskaźniku procentów. Tutaj mamy po prostu... Ej, wciskaj te odpowiednie symbole i tyle. Perfect. Well done! You've mastered Wingardium Leviosa. Potter, Granger and Weasley, follow me to see the Wingardium Leviosa spell put into practice. Now, listen carefully. An object that can be charmed will be marked with a yellow sparkle. A charmed object can be levitated. Keep the cross button depressed if you want to change the object height. Try levitating the hourglass onto its pedestal to open the door. Press the triangle button to release the object. Więc tak, nasz czar, który teraz się nauczyliśmy, to jest Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa polega na tym, że musimy po prostu zaznaczyć dany obiekt i go po prostu przenieść na daną tam półkę czy na coś.
Wtedy puszczamy trójkąt i obiekt ląduje na półce. Co zaskakujące to to, patrzcie w ogóle na to. Tutaj rozumiem, że to pomieszczenie jest w taki sposób fajnie, nie wiem, rozświetlone. Ale kurde, patrzcie na te drzwi. To wygląda jakby te drzwi zostały, nie wiem, potraktowane pluginem brightness, wiecie, takim mega rozjaśnieniem. Mimo, że tutaj w zasadzie mamy tylko i wyłącznie jedną świeczkę. I can't wait to levitate objects. Remember to use the cross button to change an object's height. Ej, przynajmniej mamy coś nowego. Przynajmniej zawracam dupę tym postaciom, którym miałem wywalone w oryginalnym let's playu sprzed 6 lat. I can't believe Malfoy took your owl. We should use his spell to teach him a lesson. Remember to keep the cross button depressed to change its height. Levitate the hourglass onto the pedestal to open the door. Dobra, no to już wiemy co i jak. Więc rozpoczynamy. Levitate, to musimy wcisnąć X i trójkąt. Well done! 5 points to Gryffindor. To był też przerażający ekran ładowania, ja pierdzielę. No, teraz chyba nie dziwicie się, dlaczego taki mały wypierdek jak ja się takiego czegoś bał chyba. Dear Harry, please meet me in the castle grounds. You can get to the castle grounds through the front door of the castle. Pop round for a cup of tea and a chat. I have something important to tell you. Your friend Hagrid. Zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego w wersji PS1, jak jest your, to często jest podkreślane jako year, er. Tak nie wiem dlaczego, dlaczego w ogóle year friend? Co to w ogóle znaczy year friend? No ale dobra, no w dużym skrócie dostaliśmy list od Hagrida, który czeka przed... w zasadzie przed nie wiem jak to w sumie powiedzieć. Po prostu przed Hogwartem na nas czeka. I tyle. Ale my się z Hagridem dopiero w następnej sesji spotkamy, z naszym przyjacielem. Teraz jak widzicie, Broomstick po raz kolejny, albo Flying Practice Area, została nam ponownie odblokowana, więc wejdźmy sobie tutaj, ponieważ mamy dodatkowy challenge, który... dzięki któremu zgarniemy dodatkowe punkty. Ah, hello again, Potter. I see you've come back for more practice. I have a special task for you. Some of Hagrid's pet flitterby moths escaped into the courtyard. If you're quick, you can catch them all. Okay, ready, Potter? Go! To jest w zasadzie misja, która nie wymaga za bardzo jakby robienia jej. Aczkolwiek, jeżeli chcesz sobie trochę takiego, nie wiem, dać spin-offu, trochę takiego... takiej misji opcjonalnej, no to możesz sobie tę misję zrobić. W dużym skrócie, fabuła tej misji polega na tym, że Hagridowi uciekły właśnie te oto motylki i musimy je zebrać po prostu. Tyle. On oczywiście o tym i tak nie wspomina, no bo to jest taka misja, no mówię... może nie spin-offowa, ale po prostu taki, wiecie, no. Well done, Mr. Potter. You have collected them all. Hagrid will be pleased. For such a service to the school, I shall award 10 points to Gryffindor. No i zostaliśmy dzięki temu nagrodzeni 10 punktami. To już widzieliśmy. Tak, tamten ekran ładowania już widzieliśmy, więc dlatego celowo go wyciąłem i się nie odezwałem. Więc teraz już możemy w zasadzie kończyć tutaj... kończyć w zasadzie tutaj sekwencję Hogwartową, ponieważ ta gra ma bodajże... można by powiedzieć takie trzy światy w zasadzie. Tutaj... to pierwsze piętro Hogwartu, potem mamy przedmieścia Hogwartu, czyli w zasadzie wybieg. Po wybiegu w zasadzie mamy ponownie Hogwart, tylko tym razem lochy, a później wieżę Hogwartową, no i przy okazji, jako kolejny taki akt gry, to będziemy mieli jeszcze, jak to się mówi? Gringotts Bank. To lećmy sobie tutaj. Okej,
jest to w zasadzie taka też opcjonalna lokacja, bo jeżeli chcesz robić 100%, to możesz sobie tutaj przejść. Ja oczywiście chcę robić 100%, tak więc sobie tutaj przejdziemy. Proszę bardzo, mamy tutaj ukrytą kartę i 3 fasolki koloru żółtego. Zobaczymy, kogo teraz odblokowaliśmy. Salazar Slytherin. Na razie sobie nie będziemy sprawdzali folio magii. Jak trzeba będzie, to po prostu sobie, może pod koniec tej sesji sobie zobaczymy, jak zdobędziemy trzecią kartę kolekcjonerską, która w zasadzie jest za niedługo. To jeszcze tam nie idziemy. Lećmy teraz tutaj. Tutaj uwaga, bo oczywiście mamy w zasadzie zbroje, które nas atakują, czarne. No ale możemy łatwo je ominąć, tak więc nie ma, myślę, żadnego tutaj problemu. Więc zejdźmy sobie teraz w dół. Tam mamy znaczek Ravenclaw. Tutaj chyba był Pufflepuff, co nie? No, Pufflepuff. I teraz lecimy sobie do góry. Watch out for the suits of armor. I think Peeves has been at work. I hope I never meet one. Ten przesympatyczny uczeń po prostu nam powiedział odnośnie tego, że mamy uważać na tamte zbroje, ponieważ są one niebezpieczne. Okej. Okay. Jak są, to są. W zasadzie to pewnie się zapytacie, czy ja czasem nie mam jakiegoś błędu z wersją moją Harry'ego Pottera tą płytową, bo ogólnie tej gierki nie jesteście w stanie kupić na PSN-ie. Tak już by the way mogę wam to powiedzieć, więc jeżeli chcecie sobie tak jak ja zagrać, to najlepiej kupcie sobie wersję europejską, wsadźcie sobie CD do Playaka trójki i możecie sobie grać tak jak ja. Aczkolwiek no mówię, co ja w sumie, czekajcie, co ja chciałem powiedzieć? Bo już zacząłem temat. To chyba wszystko, co chciałem powiedzieć. Nie mam jakiejś tutaj głębszej myśli. Dobra, idźmy sobie teraz tutaj. Pamiętam, jak w gimnazjum miałem źle skonfigurowany emulator, albo po prostu źle ROMa pobrałem, bo ta sekwencja w ogóle nie chciała mi się załadować. O, tutaj to. Ale teraz, jak widzicie, chce się to załadować. Help me, Harry! Some nasty Slytherin student has charmed all of my chocolate frogs, pumpkins, and cauldrons into the air. Please help me to get them back by using your knockback chunks to bring them down. No, więc uczeń z Ravenclaw ma, że tak powiem, malutki problem. W zasadzie to taki, że mam unicestwić teraz te wszystkie rzeczy, które tutaj wyskakują. Czyli wiecie, żaby, dynie, garnki ze słodyczami. No to są raczej garnki ze słodyczami. Nie powiedziałbym, że to są jakieś, nie wiem, inne cosie. Z tą minigierką kiedyś miałem naprawdę bardzo duży problem, bo nie potrafiłem nigdy zsynchronizować czekoladowych żab ani niczego innego. Teraz czekamy. Co drogą, fajna muzyka tutaj leciała. Dziękuję, Harry. Here, have my famous Witches and Wizards card as a reward. Cornelius Agrippa. Okej, więc sobie zobaczmy folio magii teraz.